Wanda Niewęgłowska z domu Rąbel przyszła na świat 6 listopada 1926 roku w Toczyskach, powiat Łuków, województwo lubelskie, z matki Heleny Bartosiak i ojca Władysława Rąbla. Była szóstym dzieckiem Heleny i Władysława Rąblów. Ojciec Wandy prowadził sklep spożywczy i alkoholowy. Wanda była dzieckiem słabym i chorowitym. Rodzice niepokoili się o jej zdrowie i dalsze życie. Zaniepokojenie wzrosło, gdy mała Wanda doznała objawienia. Gdy jej matka ubierała domowy ołtarzyk, ukazała się Wandzie biała gołębica w promieniach. Przerażone dziecko skryło się za matkę. Gołębica oddaliła się i zniknęła. Wanda nie powiedziała matce, co zobaczyła, jednak matkę zaniepokoiło zachowanie dziecka. Wandzia uklękła przed ołtarzykiem i długo się modliła. Jeszcze w tym samym roku, miała może 5 lub 6 lat, mógł to być 1930 lub 1931 rok, podczas zabawy w ogrodzie ukazał się Wandzie anioł. Polecił jej pójść za sobą. Obiecał pokazać jeszcze piękniejszy ogród i poprowadził ją do tego ogrodu. Mówiła, że było tam bardzo pięknie. Anioł zatrzymał się przy beczce i polecił, aby do niej zajrzała. Wspięła się na palce i zobaczyła na dnie odrobinę czystej wody. Anioł powiedział jej, że tę beczkę ma napełniać przez całe swoje życie. O tym widzeniu dziecko powiedziało matce. Matka Wandy długo modliła się przed ołtarzykiem. To wydarzenie miało miejsce przed świętami Wniebowzięcia Matki Bożej 15 sierpnia. Gdy Wanda skończyła 5, a najwyżej 6 lat, zmarła jej matka. Wanda bardzo przeżywała tę śmierć. Była to kolejna śmierć w rodzinie. Wanda nie mówiła o tym ani nie pisała, kto wcześniej zmarł. Jeżeli była szóstym dzieckiem, o czym sama wspominała, to mogło to dotyczyć 5 jej starszego rodzeństwa. Wcześniej, prawdopodobnie przed przyjściem na świat Wandy, mogło umrzeć jej rodzeństwo. Zawsze mówiła, że nie ma nikogo z rodziny. Ojciec Wandy ożenił się po raz drugi. Życie z macochą nie układało się. Macocha nie miała miłości dla Wandy. Ona dla macochy też nie miała. Źródłem dodatkowych cierpień dziecka były awantury pijackie przy sklepie ojca. Wanda modliła się i prosiła serce Boże, aby zabrało ją i zlikwidowało alkohol w sklepie. Jej modlitwy zostały wysłuchane. Po 3 latach zmarł ojciec, którego bardzo kochała. Sklep zlikwidowała macocha. Z opowiadania Wandy wynikało, że macocha nie zajmowała się nią zupełnie. Dziecko żyło w skrajnej nędzy i było tak zaniedbane, że po śniegu i lodzie chodziło boso. Wszystko, co zostało po ojcu, macocha zabrała i opuściła dom. W tym czasie i później wspomagał Wandę kuzyn Stasio, jak mówiła, starszy od niej 5 lat. Mówiła, że Stasio był dla niej bardzo dobry i że dzięki niemu przetrwała najtrudniejszy czas. Zaczęła chodzić do szkoły. Nauczyła się czytać i pisać. To także zawdzięczała kuzynowi. Wkrótce jednak Stasio zmarł. Teraz Wanda została już zupełnie sama, gdyż dalsza rodzina nie interesowała się nią. Mogła wówczas mieć około 10 lat. Opowiadała, że kiedyś znalazła na swej drodze kawałek gazety. Na tym skrawku była informacja, że w Lublinie jest dom dla sierot. Podany był adres. Postanowiła napisać prośbę o przyjęcie jej do tego domu. Nie pamiętała, ile wtedy miała lat i w której była klasie szkoły powszechnej. Życiorys, który dołączyła do swoich notatek, pisany po wielu latach, jest niespójny.
Napisała w nim, że nie chodziła do szkoły, bo Niemcy zamknęli szkołę. Z tego wniosek, że mogła być w tym czasie starsza o kilka lat niż opowiada. W 1939 roku, kiedy zaczęła się okupacja hitlerowska, Wanda kończyła już 13 rok życia. Została przyjęta do Państwowego Domu Dziecka w Lublinie przy ulicy Cichej 6. Do końca 22 roku życia Wanda uczyła się, jak sama pisze, skończyła szkołę średnią, zdała maturę. W 1948 roku, 15 sierpnia, w 22 roku życia zachorowała na chorobę Heinego Medina i znalazła się w szpitalu pod opieką lekarzy. Po kilkuletnim leczeniu szpitalnym w ciągu 6 lat przebyła 9 operacji. W celu podleczenia została przewieziona do sanatorium w Połczynie. Tam w specjalnym domu sanatoryjnym leczono ludzi, którzy ulegli tej strasznej chorobie. Wanda trafiła tam w roku 1953 lub 1954. Wcześniej w wyniku operacji pozostawała w gipsie przez 18 miesięcy. Gips odparzył ciało. 5 lekarzy zdejmowało z niej ten gipsowy pancerz. Ich oczom ukazała się jedna wielka rana, niemal na całym ciele. Gojenie trwało ponad 2 miesiące. Po tym leczeniu, gdy miano przewieźć ją do Połczyna, okazało się, że jej ubranie umieszczone w depozycie zaginęło. Zawieziono ją w pożyczonym ubraniu, a tam nowe ubranie kupiła jej lekarka. Po przebytych operacjach stan zdrowia Wandy nie polepszał się, a przeciwnie, pogarszał. Lekarze orzekli, że dalszą część życia chora musi spędzić leżąc, bo już nie będzie mogła nawet usiąść. Tę wiadomość Wanda bardzo przeżyła. Nie jadła i nie spała przez jakiś czas. Przeszła przez bardzo głęboki kryzys. Bardzo osłabła. Po przyjęciu leków przeciwbólowych mdlała i traciła przytomność. Wtedy zaopiekowano się nią troskliwiej. Była to też dla chorej okazja do poinformowania ordynatora, że nie ma dokąd wrócić. W 1955 roku zaczęto likwidować sanatorium dla chorych na chorobę Heinego Medina, a pacjentów przewożono do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie całego kraju. Wandę przewieziono do Lublina i umieszczono w domu pomocy społecznej, który mieści się przy skrzyżowaniu ulic księdza Jerzego Popiełuszki 21 i Bartosza Głowackiego 26. Tu Wanda przebywała do śmierci 16 września 1989 roku. Kilka razy chciano ją przewieźć gdzie indziej, ale z rządzeniem opatrzności została tu do końca. Przebyła 4 zawały serca. 3 razy przechodziła śmierć kliniczną. Miała wadę serca wrodzoną i ciężką astmę skrzelową, co powodowało obrzęki i duszności. Cierpiała także na kamicę pęcherzyka żółciowego, kamicę dróg moczowych i wrzody przewodu pokarmowego, które okresowo pękały. Z wiekiem i przeżyciami przybywało chorób. Nie można było jej operować, bo była za słaba. Stany gorączkowe, które występowały przy różnych dolegliwościach, dochodziły do 40-41 stopni Celsjusza. Zapadała na dodatkowe choroby, jak zapalenie płuc i oskrzeli. Z powodu trwałego uszkodzenia kręgosłupa ciągle przebywała w łóżku i całkowicie była uzależniona od innych osób. Początkowo przez 5 lat, dopóki mogła leżeć na łóżku wysoko podparta poduszkami, pracowała chałupniczo dla spółdzielni inwalidów. Robiła kapsle do butelek. Dzięki temu otrzymywała tak zwaną pierwszą grupę inwalidzką i rentę.
Później, dopóki jeszcze miała dość sprawne ręce, wykonywała robótki ręczne szydełkiem i szyła drobne rzeczy. Malowała i pisała notatki ze swoich przeżyć duchowych. Prowadziła także obszerną korespondencję z wieloma znajomymi i przyjaciółmi. Dużo czytała i modliła się. Pisanie, czytanie i malowanie wykonywała leżąc na brzuchu, oparta łokciami na poduszce. Z usposobienia była bardzo energiczna i aktywna. To też coraz trudniejsze było dla niej znoszenie kalectwa, które się pogłębiało, unieruchamiając ją stopniowo i systematycznie. Była pracowita, zawsze czynna, dokładna. Miała nieprzeciętny zmysł organizacyjny. Broniła ludzkiego życia. W 1962 roku za namową księdza Hryniewicza, który pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przyjęła biały szkaplerz tercjarzy dominikańskich z rąk świętej pamięci ojca Bolesława Gołębia. OP. A po roku złożyła prywatną profesję wieczystą w bazylice ojców dominikanów w Lublinie. Od tego czasu pragnęła kontaktu z siostrami tercjarkami z fraterni i ojcami w klasztorze do ojców dominikanów. Wkrótce wszyscy świadkowie jej przyjęcia do trzeciego zakonu zmarli. Fraternia nic o niej nie wiedziała, gdyż nie było obowiązku prowadzenia ewidencji procesów prywatnych. Zmarł też ojciec Bolesław Gołąb. Wanda modliła się o kontakt z zakonem nawiązany w 1980 roku. W 1982 roku napisała prośbę do prowincjała ojców dominikanów o pozwolenie na założenie habitu z okazji nielicznych wyjść do kościoła poza dom, w którym przebywała, i na rekolekcje. Ojciec prowincjał Michał Mroczkowski nie wyraził zgody. Przeor klasztoru dominikanów w Lublinie, ojciec Urban Szeremet, stwierdził, że ona ma zaledwie kilka okazji w roku do nałożenia habitu. Uznał, że nie ma co jej tego żałować, zwłaszcza że zakonnicy chętnie zdejmują habity, zastępując je ubraniem świeckim, a ona bardzo pragnie nosić ten strój zakonny. Na co dzień zakładała zaprojektowany przez siebie welonik i białe bluzki. Lubiła kolor śnieżno-biały i prosiła, aby wszystko było doprane. Bardzo pragnęła być zakonnicą i od momentu nałożenia welonika czuła się nią. Wiedziała, że gdy nałoży welon i pokaże się w habicie, będzie wiele cierpiała z tego powodu, więcej niż dotychczas. Tak się też działo. Została wyśmiana i wyszydzona. Uznano ją za niezrównoważoną. Przed nałożeniem welonika kazała sobie obciąć włosy prawie do skóry. Dla otoczenia miał znaczenie fakt, że była tylko tercjarką, niejako kimś gorszym, godnym pogardy, lekceważenia i kpin. Tych wszystkich odcieni poniżenia doznawała codziennie od otoczenia przez całe 7 lat, które jej pozostały do przeżycia. Mówiono o niej, że w tej głowinie się pomieszało, ale ona znosiła to wszystko z godnym podziwu zaparciem. Wanda była bardzo pomysłowa. Wiele wiedziała w duchowy sposób i niczym się jej nie zaskoczyło. Była przewidująca i zawsze przygotowana, aby pokonać przeciwności. Od 2 nieznających się ze sobą psychiatrów, którzy ją badali, miała zaświadczenie stwierdzające, że jest zdrowa psychicznie i umysłowo. W związku z jej ubiorem habitu wnoszono skargi do przeora dominikanów lubelskich świętej pamięci ojca Urbana Szeremeta, ale ojciec Urban, jej spowiednik, odpowiadał tak: a co ona ma z tego życia? Jeszcze żałować jej tej szatki, czyli stroju zakonnego? Wobec takiej odpowiedzi wszelkie zarzuty stawały się śmieszne. Ojciec Urban Szeremet, jako jej spowiednik, znał ją. Wiedział,
też niechęć i nieżyczliwość najbliższego otoczenia, bezsilność wobec stanowiska przeora, klasztoru i przełożonej fraterni powodowała zaniedbywanie chorej i karanie, na przykład niepodawaniem na czas basenu, leków, szorstkim obchodzeniem się z nią i ogólnym wykorzystywaniem jej niemocy fizycznej przez ludzi powołanych do służenia chorym i słabym. To, co się jej należało z racji przebywania w domu opieki społecznej, było wywalczane i wypłakane. Zdrowie Wandy z każdym rokiem pogarszało się. Pękały wrzody, oddawała mocz z krwią. Nie otrzymywała posiłków według specjalnej diety, więc często nie jadła. Mdlała z chorób i głodowania. Wielu ludzi, którym pomagała, wypraszając im łaski, modlitwą, organizowało dla niej specjalne dietetyczne posiłki. Przynosili je z domów. Z czasem konieczne było karmienie jej, ponieważ bezwład rąk postępował. Był to ze strony jej przyjaciół niewiele znaczący rewanż za wyproszone łaski. Jednak dzięki tym ludziom i ich pomocy jej cierpienia były łagodzone. Nie bez znaczenia była dla Wandy każda życzliwość ludzka, która dodawała jej duchowej siły i do znoszenia wszelkich przeciwności. Na spacery w wózku inwalidzkim zabierana była przez zaprzyjaźnionych ludzi. Ubierali ją i wynosili na dół z drugiego piętra. Kiedy w domu zainstalowano windę, Wanda była już tak słaba, że nie było możliwości zabierania jej na powietrze. Przygotowaniem do takich wyjść była tak zmęczona, że było to wielką jej udręką. Ubranie było przemoczone od potu, a wyjście stawało się niemożliwe. Mogło się skończyć omdleniem, co się też zdarzało. Gdy była tak słaba, umęczona, groziło przeziębienie. Po spacerze trzeba było rozebrać ją na łóżku, odwracając to w lewo, to w prawo, aby wreszcie ułożyć wygodnie. Zamykała oczy i nie była w stanie powiedzieć jednego słowa. Taka ceremonia pogarszała sprawę i powiększała jej cierpienia fizyczne. Takie utrudnienia były od momentu nakładania habitu, gdyż pod habit, strój zakonny, należało ją też odpowiednio ubrać. Bielizna, bluzka, welon, szkaplerz na tunice, skórzany pasek z różańcem sprawiały, że było jej duszno, słabo i wtedy była blisko omdlenia. Nieco dłużej niż 3 lata przed śmiercią nie była zabierana nawet do ogrodu. Pozostawała już zawsze w mieszkaniu. Okna też nie można było otwierać, bo wytwarzał się przeciąg, a ona zaziębiała się nawet w lecie. Wietrzenie kończyło się zwykle zapaleniem oskrzeli albo płuc. Powietrze dochodziło z korytarza przez otwarte drzwi. Cierpienia fizyczne i duchowe ciągle wzrastały. Jedne się kończyły, przychodziły następne. Dochodziły coraz to nowe upokorzenia i prześladowania. Wszystkie przyjmowała, a jeszcze podejmowała dodatkowe, ofiarując je dla uproszenia wielu łask dla ludzi, którzy tak licznie odwiedzali ją każdego dnia i prosili o modlitwę. Wanda modliła się przeważnie myślnie i kontemplacyjnie. Nie miała siły na ustne modlitwy, na przykład odmawianie różańca lub czytanie brewiarza przez wymawianie słów. Kiedy podejmowała dodatkowe dobrowolne ofiary, przychodziły nowe cierpienia i wzmagały się istniejące. Im większa i trudniejsza była sprawa, tym większe i silniejsze były cierpienia i udręki. Pękały wrzody, słabła, mdlała i dusiła się od astmy. Siniała i zdawało się, że kolejnej próby już nie przeżyje. Mówiła, że cierpienia duchowe były trudniejsze od fizycznych. Prześladowanie, niewiara otoczenia w jej choroby, a nawet odmówienie jej w swoim czasie komunii świętej przez 2 tygodnie
co miało miejsce za świętej pamięci księdza biskupa Piotra Kałwy, który tę sprawę rozstrzygnął na jej skargę. W domu opieki społecznej była kaplica. Kapelan codziennie sprawował mszę świętą i udzielał komunii świętej w salach. Wtedy Wanda nie miała kontaktu z dominikanami, a świętej pamięci ojciec Bolesław Gołąb już nie żył. W tym czasie nie dopuszczano do niej znajomych z odwiedzinami. Gdyby miała kontakt z fraternią tercjarzy i klasztorem, nie byłoby takiego jej traktowania. Sytuacja uległa całkowitej poprawie, gdy w wyniku gorących modlitw Wandy odwiedziła ją jedna z sióstr trzeciego zakonu, przyszła przełożona fraterni, a nieco później przeor klasztoru ojców dominikanów z Lublina, świętej pamięci Urban Szeremet. W tym czasie Wanda zabiegała o wpisanie jej do księgi fraterni dominikańskiej, gdyż ówczesna przełożona świętej pamięci Julia Jabłońska powiedziała jej, że fraterni nic nie było wiadome o tym, że Wanda jest tercjarką dominikańską. Gdyby Wanda powiedziała, kiedy i przez kogo była przyjęta do zakonu, wtedy wyjaśniłoby się, że przyjęcie to było prywatne. Ona nie zdawała sobie z tego sprawy, gdyż nie znała żadnych przepisów odnośnie do ceremonii przyjmowania do zakonu. Miała żal do przełożonej z tego powodu. Uznała, że skoro otrzymała szkaplerz i złożyła profesję w kościele w obecności ojca Bolesława Gołębia i ówczesnej przełożonej świętej pamięci Konstancji Katarzyny Carenko, to jej przynależność do fraterni jest oczywista. W czasie włączenia Wandy do fraterni asystentem i opiekunem, dyrektorem z ramienia klasztoru był świętej pamięci ojciec Wincenty Król. Do księgi metrykalnej została wpisana w 1981 roku, pozycja 290, strona 147, i tym aktem uznana za pełnoprawną członkinię wspólnoty. Wkrótce Rada Fraterni powierzyła jej funkcję honorowej radnej, co Wanda przyjęła ze wzruszeniem i radością. Wanda od samego początku przyjęcia do zakonu prywatnie bardzo poważnie traktowała swoją przynależność. Nie miała jednak kontaktu z zakonem, z zakonnikami z klasztoru i z siostrami z fraterni. Utrudnianie jej przez władze zakładowe kontaktu ze znajomymi powodowało wydłużenie oczekiwania na jakąś okazję i możliwość załatwienia jej sprawy w mieście. Ale ona wytrwale i gorliwie modliła się o te kontakty. Opowiadała później swej przełożonej, że w przypływie wielkiego żalu zwróciła się do świętego Dominika takimi słowami: Święty Dominiku, gdzie ty jesteś, że nic mi nie pomagasz? Po jakimś czasie odwiedziła Wandę salowa z oddziału męskiego, która zauważyła, że jest inna od wszystkich chorych przebywających na tym oddziale. Eleonora, pomoc salowej, po powrocie do domu zaproponowała swojej matce, tercjarce dominikańskiej, aby odwiedziła panią Wandę. Odwiedziny nastąpiły 25 czerwca 1979 roku z okazji minionych jej imienin. Od tego dnia zaczął się nowy okres w życiu Róży i jej przyszłej przełożonej. Matka Eleonory postanowiła zająć się wszystkimi sprawami i potrzebami chorej. Odwiedzała ją dwa razy w tygodniu lub częściej i załatwiała potrzeby związane z jej pielęgnacją, a także wszystkie sprawy poufne, jak korespondencja, finanse i tym podobne. Wkrótce Wanda, podczas mycia jej przez nową opiekunkę, stwierdziła: zostaniesz przełożoną fraterni. Fraterni brak przełożonej. Fraternia miała przełożoną, ale Wanda wiedziała głębiej i widziała sprawę i sytuację wspólnoty. Uważała, że trzeba wiele poprawić i wiele zrobić.
Może nawet wiedziała, co to miało być i jak ma być zmienione, gdyż czyniła na ten temat uwagi. Już samo stwierdzenie, że fraternia nie ma przełożonej, oznaczało, że nie ma odpowiedniej. W czasie mycia, które było w łóżku, przekazywała swojej opiekunce przeżycia mistyczne, a zwłaszcza kontakty z duszami czyśćcowymi, wizje, objawienia, prześladowania przez złe duchy. Nie wszystko było dla niej zrozumiałe w tych nadzwyczajnych przeżyciach. Z upływem czasu wszystko się wyjaśniło. Personel zakładu i dyrekcja, wiedząc, że Wanda ma opiekę trzeciego zakonu, zrezygnował z rygoru niedopuszczania do niej znajomych i przyjaciół, zwłaszcza, że w niedługim czasie zaczął Wandę odwiedzać przeor klasztoru lubelskich dominikanów, ojciec Urban Szeremet. Nie zrezygnowano jednak z zadawania jej nowych cierpień, udręk i przyczajonego prześladowania. Już znacznie wcześniej próbowano ją zabić i nawet czyniono takie próby. 3 lata przed śmiercią ktoś zagroził, że ją zastrzeli. Miała to być zemsta za odebranie mu cudzej żony, którą chciał uwieść, a Wanda przeszkodziła swoją modlitwą i ofiarą. Sprawa musiała być poważna, gdyż Wanda postanowiła wyjechać. W tym celu zorganizowała sobie rekolekcję w Sitańcu koło Zamościa. Przygotowanie odbyło się już w dużej dyskrecji przy pomocy kilku najbliższych osób. Pojechała karetką w towarzystwie Gieni, którą zabrała ze sobą. Odjeżdżając, powiedziała do przełożonej: nie myśl, że mój krzyż zostawiam w domu opieki społecznej. Zabieram go ze sobą. Zawsze tak mówiła, gdy nawet na krótko wyjeżdżała. W Sitańcu przez nieostrożność złamano jej żebro i obojczyk. Nastąpiło też pęknięcie kręgosłupa. Od 37 lat unieruchomionego. To nowe cierpienie nazwała pocałunkiem Chrystusa. Z powodu tych urazów odwieziono ją do szpitala w Zamościu, a stąd do Lublina na oddział ortopedyczny szpitala klinicznego przy ulicy Jaczewskiego. W Zamościu nie wiedziano, w jaki sposób udzielić jej pomocy. W Lublinie przebywała w szpitalu przez 2 tygodnie. Tu personel uciekał od niej, gdyż nie wiedziano, jak ją obsługiwać. Chorego w takim stanie kalectwa oddział ortopedyczny jeszcze nie miał. Odwiedzali ją tu znajomi, którzy ją dokarmiali, podawali basen i przebierali. W czasie pobytu na ortopedii miała kilka przeżyć mistycznych, nadzwyczajnych, które opowiedziała przełożonej, opisane w rozdziale Widzenia i objawienia. W Sitańcu Wanda była około jednej doby albo i nie. Rekolekcje sprowadziły się do nowych, nieszczęśliwych wypadków i związanych z nimi cierpień. Z lubelskiego szpitala wróciła po 2 tygodniach do domu opieki, nie tyle podleczona, co umęczona. Podobnie było, gdy trafiła do kliniki pulmonologicznej, kiedy groziło jej uduszenie flegmą z powodu astmy. Wcześniej miała ataki zaflegmienia i kaszlu. Leczący ją lekarze powiedzieli przełożonej, że należałoby ją zabrać do szpitala w celu odflegmienia mechanicznie, ale Wanda broniła się przed szpitalem, wiedząc, że personel szpitalny nie poradzi sobie z nią. Jednak kiedy 8 grudnia 1986 roku doznała ataku kaszlu, temperatury i wysokiego tętna krwi, co zagrażało już jej życiu, lekarz polecił wezwać karetkę i przywieziono ją na pulmonologię. Znajomi i zaprzyjaźnieni z Wandą ustalili czuwanie nad nią w dzień i w nocy, wyznaczając sobie dyżury. Tym razem pobyt Wandy w szpitalu trwał 2 tygodnie. Była tak skłuta, że jej ręce i nogi były fioletowe i granatowo-żółte. Pękały jej żyły. Kiedy nie było już gdzie wkłuć igły, robiono to w pachwinę. Kiedy patrzyło się na nią, przychodziła myśl, że ktoś jakby
Dokonywał na niej strasznych eksperymentów, a ona nawet nie syknęła z bólu. Mówiła, że od dawna nie ma chwili, w której by nie cierpiała fizycznie lub duchowo. Zawsze pragnęła cierpienia, zwłaszcza przez ostatnie 3 lata przed śmiercią, gdyż wiedziała, że przez swoje cierpienia uratuje kolejne dusze lub wyprosi ludziom upragnione łaski. Gdy wyprosiła łaskę potrzebującym, prosiła Chrystusa, aby przysłał nowych ludzi, którzy potrzebują jej pomocy. Zawsze była wysłuchana. Im bliżej była śmierci i bardziej była chora, tym więcej pragnęła cierpienia i ofiary za siebie. Swoją gotowość do cierpienia i ofiary wyrażała: Panie Jezu, Ty teraz odpocznij, a ja pocierpię. Była nieustannie zjednoczona z męką i śmiercią Chrystusa. Modliła się w każdej chwili, nawet w przerwach w czasie rozmowy. Od godziny 21 do 1 w nocy zanosiła modły do nieba w intencjach ludzi, nigdy w swoich. Swoje sprawy i potrzeby zlecała do przemodlenia wybranym przyjaciołom. Czasem prosiła o pomoc w modlitwach, gdy chodziło o sprawy szczególnie trudne. Wypraszała ludziom cudowne łaski, gdy ludzie byli onieśmieleni jej widokiem, zwłaszcza podczas pierwszej wizyty, ona starała się ich zachęcać do rozmowy, rozładowując w ten sposób napięcie. Wielu odwiedzających, idąc tam, nie zdawało sobie sprawy z rozmiarów jej kalectwa. Były takie osoby, które nie mogły rozmawiać, gdyż dławił je żal i do oczu cisnęły się łzy, będące wyrazem współczucia i wielkiego zaskoczenia. Wanda doskonale wiedziała, o co chodzi, i tak kierowała rozmowę, aby ta atmosfera rozładowała się. Niektórzy mówili później, że było im nie tylko żal Wandy, ale i wstyd, że oni zdrowi, sprawni, wystrojeni, przychodzą do człowieka tak chorego i biednego, oczekując pomocy. Było to wielkie zaskoczenie dla nich. Wanda spostrzegała, że tym, którzy ją odwiedzają, chodzi jedynie o to, aby przyjęła ich propozycję i postarała się o to, czego im było potrzeba. Wówczas tak kierowała rozmową, aby móc postawić proszącym pewne warunki, które stawiała wszystkim. Chodziło jej o współpracę proszących z nią, z jej modlitwą i poświęceniem się sprawie. Mówiła wprost, że nie przyjmie intencji, jeśli zainteresowany nie podejmie postawionych mu wymogów. Zawsze chodziło o to: spowiedź, komunię świętą, modlitwę, zawierzenie miłosierdziu Bożemu i Matce Bożej. Wymagała bezgranicznego zawierzenia. Trzeba dodać, że nie każdy spełniał warunki postawione przez Wandę. Zdarzało się, że ktoś nie praktykował spowiedzi i komunii świętej albo żył na podstawie kontraktu cywilnego. Wszyscy, którzy przyjęli warunki i wymagania Wandy, otrzymywali upragnione łaski. Wielu bezpłodnym kobietom wyprosiła zdolność urodzenia dzieci, beznadziejnie chorym powrót do zdrowia, nawet z raka. Wyprosiła bardzo wiele nawróceń. Kilka par po cywilnych kontraktach doprowadziła do ślubu kościelnego, a nieochrzczonych do sakramentu chrztu świętego. Prawie wszyscy ci ludzie żyją, niektórzy potwierdzają fakty otrzymywanych łask zaświadczeniami i opisami. Do lubelskich dominikanów nadchodzą takie oświadczenia. Namacalnym dowodem otrzymywanych łask przez pośrednictwo Wandy są wymodlone przez nią dzieci, dzisiaj już kilkuletnie, także ocalone od niechybnej śmierci, uratowane z ciężkich chorób. Niektóre fakty potwierdzają lekarze, którzy Wandę leczyli. Stwierdzają, że ona sama już od wielu lat nie ma prawa żyć w świetle wiedzy medycznej. Jeżeli żyje, to inną mocą, a ona żyła, często przymierając,
często na pograniczu życia i agonii. Nigdy nie rezygnowała z przyjmowania odwiedzających ją zarówno przyjaciół, jak i interesantów proszących o pomoc. Osoby odpowiedzialne za opiekę nad chorymi często upominały Wandę z powodu tak licznych i uciążliwych nie tylko dla niej odwiedzin. Niechętnie także ze względu na astmę i innych względów widziano naręcza kwiatów, które przynosili goście. W domu opieki było 240 osób niepełnosprawnych. Nie wszystkie miały rodziny i odwiedzających przyjaciół. Byli tacy, których nikt nie odwiedzał. Z tego powodu niechętnie widziano tłumy odwiedzających Wandę i przynoszących jej naręcza kwiatów. Ale Wanda nigdy nie odmawiała ludziom wsparcia duchowego i przyjmowała wszystko, co jej przynoszono, aby natychmiast rozdać te dary potrzebującym. Przynoszono jej bardzo różne rzeczy do jedzenia, do czytania, do ubrania, a także pieniądze, aby mogła załatwić sobie sprawy wymagające środków płatniczych. Dla siebie Wanda niewiele zatrzymywała. Ubranie i bieliznę rozdawała znajomym, a pieniądze przekazywała na msze święte, w intencjach, w których się modliła. Wspierała finansowo kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Wspomagała także biedniejszych przyjaciół, zwłaszcza samotne matki. Niektórzy odwiedzający Wandę w szczególny sposób dostrzegli skuteczność jej wstawiennictwa przed Bogiem. Kiedyś ktoś ją zapytał: siostrze, pewnie Bóg niczego nie odmawia. Ona odpowiedziała: ja też niczego Bogu nie odmawiam. To ludzi do pewnego stopnia onieśmielało. Rzeczywiście, Wanda nie tylko nie odmawiała Bogu niczego, ale także prosiła o nowe cierpienia i doświadczenia i otrzymywała je. Przyjmowała je z miłością i pełniła z heroiczną cierpliwością. Można to nazwać szaleństwem, którego na ogół ludzie nie rozumieją. Nie do końca zdawali sobie z tego sprawę, korzystający z jej duchowej pomocy. Prosili o wymodlenie zdrowia, nawróceń, innych łask, nie zdając sobie sprawy z tego, ile ona wycierpi, aby otrzymać to, o co prosi dla ludzi. Bardzo kochała dzieci. Miała dla nich miłość, matczyną wrażliwość, dlatego chętnie podejmowała modlitwę i ofiary w ich intencji. Płakała, gdy słyszała o chorym dziecku i zrozpaczonej matce. Bardzo przeżywała, gdy bezpłodna kobieta opowiadała jej o bezskutecznym leczeniu. Wanda obiecywała, że zrobi wszystko, co w jej mocy, i robiła. Wszystko, co podejmowała, było ponad jej siły. Tu potwierdziło się w jej całym męczeńskim życiu, że wszystko mogła w tym, który ją umacniał. W sprawach trudnych dotyczących leczenia prosiła na przykład o zaniechanie leczenia szpitalnego i odstawienie leków. W zamian za to polecała bezgraniczną ufność Bogu i Matce Najświętszej. Zachęcała do sakramentu pokuty i modlitwy do miłosierdzia Bożego. Pewnej matce poleciła zabrać dziecko ze szpitala i podjęła modlitwę z ofiarą. Ale nie wszyscy mieli odwagę zaniechać leczenia szpitalnego czy innego, a także leków. Wtedy Wanda nie podejmowała swojej metody polegającej na ofierze i modlitwie. Kiedyś podtrzymała na duchu ciężarną kobietę, której teściowa zarzuciła, że czwarte dziecko to za dużo. Przepowiedziała temu dziecku, jeszcze wówczas nienarodzonemu, płeć i chwalebną przyszłość. Urodził się chłopiec, jak przewidziała Wanda. Dano mu na imię Dawid, które rodzicom ona podpowiedziała. Matka z całą gromadką dzieci często, zwłaszcza w piątek, bywała na mszy świętej u dominikanów. Stawała w kolejce z dziećmi do ucałowania relikwii drzewa Krzyża Świętego. Wanda miała dar przewidywania, ale też i ducha proroczego. Bardzo rzadko jednak posługiwała się tą wiedzą. Czyniła to jedynie wówczas, gdy był to ostateczny środek pocieszenia lub konieczność ostrzeżenia przed nieszczęściem.
Zawsze wiedziała, z kim ma do czynienia i znała stan jego duszy, myśli i zamiary. Nikomu nie udawało się ukryć przed nią swojej przeszłości, intencji i zamiarów. Była stanowcza. Jeśli ktoś nie przyjął postawionych przez nią warunków, uprzedzała, że nie podejmie ofiary bez współudziału zainteresowanych w modlitwach i ofiarach materialnych, na przykład w zamawianiu mszy świętych. Jeśli proszący o jej pomoc byli poważnie zaangażowani w sprawę i współdziałali z nią, tak jak im radziła, to ona zawsze była gotowa na przyjęcie następnego cierpienia i złożenie nowej ofiary z siebie. Okazje do nowych cierpień zawsze przychodziły, zawsze zdarzało się coś, co ją udręczało, gnębiło i powodowało cierpienia fizyczne, psychiczne i duchowe. Wydawało się, że jest niemożliwe, aby cierpiała jeszcze więcej, aby to wytrzymała, ale ona wytrzymywała wszystko. Podejmowała ciągle nowe sprawy i dopiero po podjęciu zadania i rozpoczęciu ofiary mówiła o tym przełożonej. W trzecim zakonie składa się profesję czasową i wieczystą, w której przyrzeka się ogólnie żyć według reguły tego zakonu. Wanda, niezależnie od tego, czy znała przepisy, czy też nie, miała wyczucie, co i kiedy należy stosować wobec przełożonych i ogólnie do zakonu. W takim układzie nie musiała mieć pozwolenia przełożonych na podejmowanie na przykład aktów pokutnych, czy też maksymalnej ilości czasu przeznaczonego na modlitwę w nocy. Jej ofiarność i wytrwałość w ofierze była niewzruszona. Dałaby się pokroić na plastry i nie zrezygnowałaby ze słusznej ofiary, gdy ktoś oczekiwał łaski. Żyła dla Chrystusa i pragnęła pomagać Chrystusowi, zbawiać duszę. Cierpień, które mogła ukryć, nie ujawniała. Jeżeli ujawniała, to tylko spowiednikom i to nie wszystkim oraz przełożonej. Nie miała szczęścia do spowiedników. Jedni bali się jej, inni twierdzili, że nie są przygotowani do tego rodzaju penitentki. Jedyną osobą, której mogła powierzyć swoje tajemnice i posłannictwo, pozostała przełożona. Powiedziała jej, że pod koniec swego życia zostanie sama ze swoimi problemami. I rzeczywiście po przeniesieniu ojca Urbana Szeremeta z Lublina do Wrocławia, po zakończeniu jego kadencji przeorskiej już nie miała stałego spowiednika i chyba żadnemu ze spowiedników doraźnych nie ujawniała swoich najgłębszych przeżyć duchowych i mistycznych. Pozostawiła bardzo obszerne notatki sporządzone w przeważającej części przez siebie, w części przez przełożoną i inne zaufane osoby. Pisanie notatek z jej przeżyć mistycznych przez inne osoby miało miejsce w czasie, gdy już sama nie mogła pisać. Wanda nigdy się nie skarżyła. Czasem informowała przełożoną o różnych zatargach z personelem i o przykrościach, jakie musiała znosić. Czasem płakała, mówiła, że nie wytrzymywała tego żalu, który rozsadzał jej serce z powodu tak wielkiej nieczułości personelu i krzywd, jakiej wyrządzano. Wtedy jakby opadała z niej ta odporność, moc i zaparcie się siebie. Była jak bezradne, skrzywdzone dziecko, które nic nie ma, ani matki, ani ojca, ani rodzeństwa. Czuła swoje wielkie sieroctwo, znoszone przez dziesiątki lat. W całej tej scenerii fałszu i krzywdy, chorób i nadludzkiego cierpienia, gdy niektórzy odwiedzający ją pytali, jak się czuje, odpowiadała: samo zdrowie. Kiedyś powiedziała, a później jeszcze kilka razy powtarzała, że swojego krzyża nie zamieniłaby na najlepsze zdrowie. Trzeba było widzieć wtedy wyraz jej oczu, ile było w nich zapału, kiedy przełożona zapytała ją, jak by się zachowała, gdyby Pan Jezus ją uzdrowił. Ona odpowiedziała z przerażeniem, że to by było dla niej straszne.
Nie wiedziałaby, jak się załatwia różne sprawy. Nie umiałaby się znaleźć w nowej rzeczywistości, w urzędach, sklepach i na ulicy. Innym razem, kiedy Wanda była w dobrym nastroju, przełożona zapytała, co by było, gdyby na przykład usiadła na łóżku, opuściła nogi i tak siedziała. Gdyby w takiej sytuacji zostały ją salowej siostry i pielęgniarki. Przełożona powiedziała, że uciekłaby z przerażenia, a Wanda śmiała się głośno. Miała takie nieliczne dni, a może raczej godziny w niektóre dni, kiedy była w dobrym nastroju i wtedy żartowała i śmiała się. Były to rzeczywiście dane jej przez pana chwile życzliwości personelu i współmieszkanek, a także chwile lepszego samopoczucia fizycznego i duchowego. W takie dni można było spodziewać się, że wkrótce przyjdą trudne dni i całe tygodnie i nowe cierpienia, a to jest jedynie mały oddech przed nowymi trudnościami. Salowe i siostry zakonne, gdy miały jakieś poważniejsze trudności, zwracały się do Wandy o pomoc, wierząc, że ona wymodli im tę pomoc, której się spodziewały. Wówczas przez jakiś czas były łaskawsze, często w tajemnicy przed ogółem personelu i dyrekcją. Później zapominały o tej pomocy i znowu było jak przedtem. Męczeństwo jej heroicznego życia trwało 40 lat. Wszystkie udręki fizyczne i duchowe znosiła z coraz większą miłością do Chrystusa i Matki Najświętszej. Niewątpliwie była przez Boga wybrana do spełnienia posłannictwa cierpienia i ratowania dusz. Ten krzyż na swojej drodze krzyżowej niosła wiernie do końca z podziwu godnym heroizmem i miłością, stając się żywym przykładem dla wszystkich odwiedzających ją. W ostatnich miesiącach życia podtrzymywano ją kroplówkami i zastrzykami, około 300 miesięcznie, jak sama obliczyła. Wanda zdawała sobie sprawę z tego, że ludzie nie wszystko dostrzegają i nie wszyscy jednakowo ją widzą. Nie była pyszna ani zarozumiała, ale znała wartość swojego cierpienia i wyboru przez Boga. Czasem mówiła jakby z odcieniem podziwu w głosie o swoich cierpieniach, tylko osobom wybranym, które też w jakimś stopniu wiedziały o co chodzi. Jednak to, co mówiła i tak, jak mówiła, wyrażało podziw dla Boga, który potrafi tak przedziwnie i dla wielu niezrozumiale obdarowywać człowieka. Wanda była drobnej konstrukcji, nie była wysoka ani tak dobrze zbudowana, aby cierpienie miało co drążyć. Tak to Bóg Wszechmocny lokuje swoje łaski w ludziach, małych i słabych, aby zawstydzić mocnych. Z tego wszystkiego Wanda doskonale zdawała sobie sprawę i wielbiła Boga Ojca Wszechmogącego i Pana Jezusa Chrystusa. Zdawała się na niepokalaną i zawierzała wszystko, każdą chwilę, każdy gest i każdą myśl. W jej wypowiedziach czytało się światło Ducha Świętego, które z niej promieniowało. Za to wszystko, co działo się w niej i obok niej, uwielbiała Boga. Liczba odwiedzających była tym większa, im więcej cierpiała. W chorobie i udręce, jak w chwilach wytchnienia, wszystkich przyjmowała życzliwie i nie okazywała, ile ją to kosztuje. Zwykle była umęczona i obolała, sama niedołężna i potrzebująca nieustannej opieki. Opiekowała się sprawniejszymi fizycznie od siebie. Tylko niektóre osoby spostrzegały na jej twarzy wielkie udręczenie i cierpienie, a także skrajne zmęczenie podczas odwiedzin. Wanda w tym stanie, dopóki mogła jeszcze wydać z siebie jakieś słowa, pocieszała, radziła i wspomagała. Przychodziło wiele ludzi po jej radę. Były to osoby nie tylko świeckie, ale księża, zakonnicy i zakonnice. Niektórzy prosili o radę, czy wstąpić do zakonu, pójść do seminarium duchownego, jak postąpić w kryzysie małżeńskim i rodzinnym. Wszystkim radziła, jeśli nie od razu wiedziała, co powiedzieć, to tak kierowała rozmowę, aby osoby nie zrazić i zapraszała ją na następny raz. W międzyczasie sprawy przemodliła,
Przemyślała i dawała odpowiedź tak trafną, że widać było, iż Duch Święty ją oświeca. Miała dar rozpoznawania wnętrza duchownego odwiedzających ją osób. Wiedziała wewnętrznie przyszłość tych ludzi i rozpoznawała ich możliwości fizyczne, duchowe i psychiczne, a nawet umysłowe. Pewien mały chłopiec, uczeń szkoły zawodowej, chciał wstąpić do zakonu, ale nie wiedział do jakiego. Wanda skontaktowała się z dominikanami. Ojciec dr Waldemar Kapet był wówczas katechetą młodzieży. Po kilku rozmowach skierował chłopca, późniejszy ksiądz Bogusław Pituch, do seminarium duchownego w Lublinie. Po kilku latach otrzymał święcenia kapłańskie. Inna znajoma Wandy, inżynier-architekt, około 40 lat, prosiła o radę, do jakiego zakonu ma wstąpić, gdyż w pewnym momencie bardzo tego zapragnęła. Zauważyłam, że Wanda podpowiadała jej, jak ma się modlić. Sama też podjęła specjalne modlitwy, aby poznać, jaki to ma być zakon. Uznała, że sakramentki koło Częstochowy jest to zakon klauzurowy. Tam zainteresowana wstąpiła za radą Wandy. Takich przypadków było więcej. Wszyscy prosili o modlitwę, a niektórzy o radę. Niektórzy pytali, po czym rady nie słuchali, a do Wandy mieli żal, a nawet pretensje, że sprawy nie ułożyły się po ich myśli. Były też grupy młodych ludzi, bardzo zaprzyjaźnionych z Wandą, którzy pojedynczo albo gromadnie ją odwiedzali, sprawiając jej wiele radości, bo wnosili uśmiech, humor i życie. Wśród nich byli też klerycy i młodzi księża po święceniach. Oni to organizowali wizyty zespołów amatorskich, śpiewających piosenki religijne. Wanda była tym bardzo wzruszona i uradowana, choć po godzinie takiego koncertu i śmiechu robiło się nieznośnie duszno, a to bardzo jej szkodziło. Drzwi nie można było otwierać, aby nie robić hałasu w całym domu. Te wyróżnienia Wandy stawały się przyczyną niechęci personelu i mieszkańców do niej. Wanda nie rezygnowała z odwiedzin młodzieży i zespołów. Przyjmowała ich, a nawet starała się wszystkich ugościć. Także wszystkich innych odwiedzających ją przyjmowała zawsze z wielką serdecznością. Wielu ludzi wspomagała, nie tylko duchowo, ale nawet materialnie. Dawała potrzebującym to, co otrzymywała od życzliwych ludzi. Załatwiała znajomym wiele spraw przez pośrednictwo swoich przyjaciół, a robiła to tak dyskretnie, że zainteresowani nie wiedzieli, komu to zawdzięczają. Wszystko, co czyniła dla ludzi, łączyło się z nowymi przykrościami i udrękami. Między innymi chciała pomagać biednym rodzinom i samotnym matkom. W tym celu zawiadamiała swoje znajome panie, że mogą przynosić do niej ubrania, bieliznę, jak i żywność. Wiedziała wiele o ludziach, więc miała rozeznanie, czego komu brakuje. Obdarowywała ich jak mogła. Wanda wiedziała, co dać dzieciom, a co matkom i mężczyznom. Po jakimś czasie ludzie przynosili bardzo dużo darów do rozdania potrzebującym. Wszystkie te rzeczy trzeba było utykać i upychać tak, aby nie były widoczne, aby nie wiedziały o tym salowe i pielęgniarki. W końcu jednak przy większym sprzątaniu, pastowaniu i czyszczeniu ktoś odkrywał pakunki i zaglądał do nich. Sprawa oparła się o dyrekcję i siostrę oddziałową. Zakazano Wandzie tych praktyk, uzasadniając, że to szmaty używane brudne, choć były wyprane, czyste i dobre. Twierdzono, że będzie się tu gromadzić robactwo, trzeba więc było oddać ten cały dobytek i cały dom może być zarobaczony przez prusaki, które były wszędzie, w kuchni, w łazience, w dyżurce i w salach. U Wandy grasowały w jej szafkach, a nawet chodziły po pościeli. Opowiadała, że kiedyś zaatakował ją prusak, a ona nie mogła posłużyć się rękami. Wtedy wzywała świętego Dominika, aby zabrał to stworzenie. Po tych wezwaniach prusak przepadł, ale zwykle w nocy grasowały te prusaki w szafce. Wanda słyszała szmery i nie mogła spać. To była dla niej wielka udręka.
Była jedna osoba, której Wanda powierzała polowanie na prusaki. Gruntowny remont, odkażanie i malowanie przerwały ten najazd robactwa. Troska Wandy o ludzi biednych, chorych i dzieci była wielka. Ona w tych ludziach służyła Chrystusowi, cierpiącemu i ukrzyżowanemu. Ludzie odwiedzający Wandę przychodzili do niej z różnych pobudek, ale przeważnie, aby ją prosić o pomoc duchową. W tych sprawach najczęściej przychodziły kobiety. Będąc usposobione bardzo życzliwie, jednocześnie sprawiały Wandzie niezamierzone przykrości. Zdarzało się, że mówiły czcze komplementy, jak siostra ładnie wygląda, jaka cera, żadnej zmarszczki, kolorki na buzi, albo jak siostrze dobrze, siostra leży sobie. Mówiły tak nawet osoby, które ją znały już od dłuższego czasu, a także niektóre salowe. Te osoby powinny były wiedzieć, z jakiego powodu nie ma ona zmarszczek, gładką, jasną cerę i kolory. Otóż Wanda przez całe swoje życie nie dojadała. Najpierw była sierotą i nie miała opieki. Okres sierocy do czasu znalezienia się w domu dziecka w Lublinie przeżyła dzięki temu, że wspomagali ją sąsiedzi, jak sama wspominała. Czasem ktoś przyniósł mi coś do jedzenia. W domu dla sierot też się nie przelewało. Później zachorowała i była na tak zwanym wikcie szpitalnym, sanatoryjnym i domu opieki społecznej. W związku z chorobą wrzodową przewodu pokarmowego nie wszystko mogła jeść, a często głodowała, gdyż o dietę nie dbano wystarczająco. Jej skóra była przezroczysta do tego stopnia, że na twarzy były widoczne cebulki włosków. Była wychudzona, a wtedy, gdy twarz się zaokrąglała, dostawała obrzęków i była spuchnięta, to rzeczywiście wówczas zmarszczki nie były dobrze widoczne. Nabierała kolorów, gdy dostawała temperatury. W niektóre dni te dolegliwości występowały jednocześnie, ale Wanda nie skarżyła się i nie informowała obecnych o swoim samopoczuciu. Niekiedy mówiła o tym przełożonej, zwłaszcza po wizytach, które ją umęczały. Nie rozumiała tych ludzi, że nie spostrzegali jej wielkiego cierpienia, które znosiła nieustannie. Trzeba tu jeszcze dodać, że Wanda przez wielu była wyśmiana, przez niektórych prześladowana, a przez swoich nieakceptowana. Ona o wszystkim wiedziała, z tego powodu wiele cierpiała. Gdy coś nie podobało się jej w postawie ludzi, nawet przyjaciół, mówiła o tym w oczy. Zdarzało się, że z tego powodu traciła przyjaciół, bo nie każdy chciał słuchać uwag. Była prawdziwa, nie znosiła pochlebstw i zdawkowych określeń. Kiedy ją szczerze podziwiano, mówiła, że jest największą grzesznicą, o czym była przekonana. Wanda Niewęgłowska była postacią niezwykłą. Ze względu na niespotykaną heroiczność swojego męczeńskiego życia w całkowitym kalectwie, miała nie tylko przyjaciół, ale i prześladowców, którzy ją nienawidzili, choć ona nigdy nikogo nie skrzywdziła, a jeszcze modliła się za prześladowców. Wanda była bardzo przywiązana do imienia zakonnego Róża, jak i do habitu, o który walczyła z nieżyczliwym otoczeniem. Imię Róża znakomicie oddaje charakter jej piękna przed Bogiem. Była szczególnie przez Niego wybrana, wierna Jego woli, szlachetna i jedyna w swoim rodzaju ze względu na wytrwałość męczeństwa swojego życia. Najwierniejsza Wandzie była współmieszkanka, niedorozwinięta fizycznie i umysłowo, Genowefa Kołodziejczyk, dla której Wanda była jak matka. Kierowała wszystkimi jej sprawami. Z darów, które otrzymywała od ludzi, wyposażyła Gienię w najładniejsze ubrania. Gienia, gdy została przyjęta do domu opieki, była bardzo zaniedbana, zagubiona, bezradna i bezzębna. Wanda pod koniec swojego życia doprowadziła Gienię do poziomu, jaki można było osiągnąć optymalnie. Nauczyła ją dbać o higienę osobistą, wymawiać niektóre słowa i utrzymywać porządek swojego łóżka i kącika. Nauczyła ją modlić się.
Z oszczędności swojej renty i ofiar znajomych załatwiła jej i sfinansowała protezę uzębienia. Genia bardzo przywiązywała się coraz bardziej do Wandy i miała do niej nieograniczone zaufanie. Wychowywana przez Wandę, poddawała się jej kierownictwu. Nie zrażała się wówczas nawet, gdy Wanda zwracała jej uwagę. Przyznawała jej rację. W ostatnim czasie życia, po powrocie z pulmonologii, Wanda nie mogła już opierać się na łokciach, jedynie leżała wyciągnięta na wznak i widać było, że nie będzie długo żyła. Na 3 tygodnie przed śmiercią, w końcu sierpnia i na początku września 1989 roku, nie mówiła już normalnie. Był to raczej bełkot, którego znaczenia trzeba było się domyślać. Najlepiej rozumiała ją Genia, która zawsze nad nią czuwała i jej pomagała. Doszła mimo swego kalectwa do takiej wprawy, że mogła i potrafiła ją odwrócić na łóżku, podłożyć i wyjąć basen, a także poprawić bieliznę i pościel. Zawsze wiedziała, czego Wanda potrzebuje. Czuwała prawie nieustannie, aby służyć w potrzebie. Wszystko to wynikało z wzajemnego zrozumienia się tych osób i z tego, że Genia zawsze przebywała z Wandą w jednym pokoju. Ale Genia nie potrafiła normalnie mówić, więc też poinformować innych osób też nie mogła. Wszyscy musieli domyślać się z bełkotu. Trudno powiedzieć, czy Genia przeczuwała rychłą śmierć Wandy. Czasem chora otrzymywała nowe porcje zastrzyków i kroplówek, a wreszcie na kilka dni przed śmiercią tlen rurką do nosa. Dopalała się jak świeca. Na stole po prawej stronie łóżka Wandy stał duży obraz Pana Jezusa Miłosiernego, namalowany przez Pana Szyłejko z Supraśla koło Białegostoku. Wanda miała wielkie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Codziennie odmawiała koronkę do Miłosierdzia Bożego świętej Faustyny Kowalskiej i polecała wszystkim swoim znajomym tę modlitwę oraz bezgraniczne zaufanie Miłosierdziu Bożemu. Miłosierdziu Bożemu polecała wszystkich swoich znajomych z ich rodzinami. Przez jej pośrednictwo obraz Pana Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizji świętej Faustyny, trafił do wielu kościołów i domów zakonnych, zwłaszcza w Lublinie. Zaprzyjaźniona z Wandą pani Aleksandra Szyłejko z Supraśla przywoziła płótna namalowane przez jej męża, który wiele malował amatorsko. Płótna oddawano do oprawy albo były dostarczane parafianom w zwojach. Wanda zachęcała księży, zwłaszcza proboszczów, do nabycia obrazu, obiecując swoją pamięć modlitewną przed Panem i Jego szczególne łaski dla tych, którzy przyjmą obraz. Wanda często mówiła, że wszystko, co dotyczyło Miłosierdzia Bożego i było z nim związane, natrafiało na duże trudności i wręcz opory. Sama doświadczała tego na co dzień. Dni Wandy na ziemi dobiegały swojego kresu. Z rurkami plastikowymi w nosie nie mogła już nawet odwrócić głowy, aby wpatrywać się w swojego Pana Jezusa Miłosiernego. Mogła już tylko spoglądać przed siebie w okno i widzieć kawałeczek jasnego nieba, bo pogoda w drugiej połowie września 1989 roku była piękna, słoneczna. Już niewiele jadła, trzymała jedzenie w ustach, nie połykała. Wanda powiadomiła wszystkie swoje opiekunki donoszące jej jedzenie, aby nie przynosiły żywności, bo jeść nie może. Teraz już wystarczał kawałeczek bułki i kilka łyków herbaty, a to otrzymywała służbowo. Karmiła ją Genia. Na okoliczność śmierci wszystko było dokładnie przygotowane. Ubrania i bieliznę rozdała znajomym paniom, które opiekowały się nią. Przygotowała testament, w którym zobowiązała się i wyznaczyła przyjaciołom do różnych zadań. Wiedziała, że wkrótce odejdzie do Pana. Prosiła niebo o łaskę życia i cierpienia, aby mogła pomagać potrzebującym. Nieustająco prosiła Pana Jezusa o coraz to nowe osoby potrzebujące jej cierpienia i łaski. Najbardziej cierpiała w piątek,
a szczególnie w Wielki Piątek każdego roku od wielu lat, aż do utraty przytomności. Najwidoczniej Pan dopuścił, aby w ten sposób cierpiała, aby nie ominęły jej okazje do nowych pokorzeń. Miała się w niej dopełnić miara wszelkiego udręczenia. W ostatnich tygodniach jej życia zaistniała konieczność, aby ktoś dyżurował przy niej bez przerwy, zwłaszcza w nocy. Nie można było liczyć na niesprawną gienię, mimo jej wielkiego zaangażowania. Czuwało kilka osób na zmianę. 16 września w sobotę rano, jak w każdy dzień, Wanda otrzymała komunię świętą, a później spożyła odrobinę posiłku. Około godziny 10 spojrzała i niepostrzeżenie odeszła do Pana. Została umyta i przebrana w habit zakonny, jak sobie tego życzyła za życia. Miała lekko niedomknięte oczy, bez życia. Kiedy spała za życia, też miała zawsze lekko niedomknięte oczy. To było z pewnością związane z chorobami. W czasie mycia i ubierania Wandy nikt z personelu sióstr zakonnych i chorych nie wchodził do jej pokoju, choć w całym domu było wiadomo, że Wanda zmarła. Przyjechała karetka, by ją zabrać do kostnicy. Ułożono ją na noszach, zakryto i wyniesiono. Nikt jej nie żegnał, nikt jej nie żałował. Tylko Gienia płakała, bo zabrano jej lalę. Tak ją nazywała po swojemu. Tego dnia rano, tuż przed godziną 10, przyjechał do domu opieki przeor klasztoru ojców dominikanów, ojciec Juliusz Żelazko. Gdy zamierzał wejść do windy, zatrzymała go jedna z sióstr, sercanek. Gdy wjechał na górę, Wanda już nie żyła. Pogrzeb ustalono na 19 września 1989 roku. Msza święta pogrzebowa zgodnie z życzeniem Wandy została odprawiona u ojców dominikanów. Ciało przewieziono wcześniej do bazyliki. Około 20 kapłanów znających Wandę koncelebrowało mszę świętą. Na pogrzebie w dniu 19 września 1989 roku we wtorek było bardzo dużo ludzi. Pogoda była bezchmurna, 28 stopni Celsjusza. Kazimiera Sarnowska, autorka życiorysu Siostry Róży, zmarła w 2012 roku. Lublin, luty 1995 rok. Lublin, luty 1995 rok.